serdecznie, kochani, na wspaniałej wystawie i myślę, że to jedna z ciekawszych wystaw, bo to jest wystawa Jana Cybisa. I to od tego czasu, uwaga, ściągaliśmy tą wystawę z Muzeum Opola, gdzie jest największa kolekcja jego prac, bo w tym roku przypada 50-lecie tej nagrody, kochani. Jest to nagroda Okręgu Warszawskiego naszego, Związku Polskich Artystów Plastyków. I jest to nagroda dla najlepszego w danym roku malarza za całą kształt jego twórczości dla artysty żyjącego. 50 lat, 48 artystów. Kochani, w katalogu już nie będę czytała, ile to wspaniałych nazwisk, a kto był właśnie spiritus movens tej nagrody? Jan Cybis. I to są jego właśnie obrazy. Jest to czas koloryzmu i kapizmu. Ja tutaj dziękuję koleżance Marcie, bo pisała piękne teksty. Napisała zresztą Marta Zielińska. Pisała o Cybisie i o laureata. Dobry wieczór Państwu. Teraz fragment tekstu Marty Zielińskiej, historyka sztuki, który to właśnie tekst, co znalazł się w tym katalogu. Katalog jest do kupienia. Od czego się zaczęło? Kiedy w 1907 roku w Paryżu Pablo Picasso maluje swoje Panny z Awignonu, uznawane powszechnie za dzieło zwiastujące narodziny kubizmu, Polska znajduje się wciąż pod zaborami, a przejawy nowej sztuki będą manifestować się dopiero 10 lat później u formistów. Batalia o miano nowej wiodącej sztuki, która ma się później rozegrać między dwoma ruchami, to jest Łukaszowcami i akapistami, będzie, jak zweryfikuje historia, batalią płonną. Zaciekły spór Łukaszowców, czerpiących z dawnej tradycji malarskiej, odwołujący się do historyzmu, akapistami, tworzącymi pod wpływem sztuki francuskiej końca XIX wieku. Był w istocie sporem tradycjonalistów, którzy różnili się jedynie wyborem tejże tradycji. Jednakże to kapiści, a potem ich spadkobiercy, koloryści, podporządkowali sobie polską sztukę na długie lata, zarówno malarstwo lat 30., jak i sztukę powojenną, spychając z dyskursu społecznego i akademickiego zjawiska sztuki modernistycznej. Niewątpliwie znaczącą rolę odegrał w tym charyzmatyczny przywódca Komitetu Paryskiego, wiodący przedstawiciel koloryzmu, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, samozwańczy papież wśród malarzy, Jan Cybis. Jego postać, dokonania, być może wewnętrzna siła, przekonanie o słuszności i wierności raz obranemu kierunkowi doprowadziły do powołania nagrody jego imienia. W rok po jego śmierci, dla uczczenia pamięci, oddania hołdu i utrwalenia tego, co zbudował. A było to w 1973 roku. Pierwszym. Tak. Dziękujemy i dziękujemy Marcie za wspaniały tekst. I jesteśmy dumni, bo jest to nagroda naszego okręgu. Nie całego ZPA, tylko właśnie Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Dlatego ta ogromna przyjemność, którą tu mamy, to właśnie są jego prace. Pierwszy raz pokazywane są tutaj na stolicy. I chyba myślę, że w takiej rozpiętości tyle prac właśnie to jest u nas. Tym chcemy naszego profesora, założyciela i tak jak mówimy, spiritus movens całej tej sytuacji uczcić. Kochani, jest co oglądać. A w tym katalogu są podani też wszyscy, którzy zostali laureatami tej nagrody. Pierwszym był Dominik, a teraz mówię
przedostatni Janusz Lewandowski, a teraz Andrzej Podgański. Mamy tu Andrzeja Podgańskiego, za który został laureatem. W październiku będzie wystawa Andrzeja Podgańskiego, na którą już serdecznie zapraszamy i zobaczymy spektrum, jaki obrazów przygotował. Na pewno będzie piękna wystawa właśnie jury, czyli zarząd nasz Okręgu Warszawskiego i Rada Artystyczna, również z zaproszonym dyrektorem Zachęty Januszem Janowskim na czele, zostałeś wybrany jednogłośnie. Także moje gratulacje. Zostałem dooptowany do takiego grona, to trochę słów tam musi paść, ale nie dużo. Rzeczywiście jestem bardzo tutaj zauroczony tym, że się udało wam zrobić taką okrągłą, bardzo okrągłą rocznicę ustanowienia tej nagrody, no tak wspaniałą wystawę. Rzeczywiście nigdy dość przypominania, że to właśnie Okręg Warszawski tą nagrodę stworzył, bo muszę powiedzieć, że sam się spotkałem jednokrotnie, że bardzo wiele osób w tym odziwo związanych ze sztuką nie ma pojęcia o tym, że jest to nagroda właśnie Okręgu Warszawskiego. Mało tego, niektórzy nawet widzą w niej proweniencje polityczne, co już jest zupełnym absurdem i z tym się również spotkałem. No i to, co tutaj mówiłaś, faktycznie jest to nagroda dla malarzy, to jest bardzo ważne. Tym ważniejsze, że w dzisiejszych czasach kuratorzy, krytycy, a także artyści działający w tak zwanej sztuce współczesnej, postnowoczesnej, czy jak tam nazwać, malarstwo właściwie traktują bardzo pernoga i spychają się na bardzo głęboki margines, więc tutaj uważam, że trzeba bardzo mocno się pochylać z dużą troską i czułością wyłuskiwaniu tych następnych ludzi, którzy będą tą nagrodę dostawać. I teraz też podkreślamy to 50-lecie Nagrody Cybisa i 50-lecie jest wystawa jego jakby założyciela. Tak jest, tego papieża naszego. To jest nagroda za całokształt malarstwa dla artysty żyjącego, uwaga, i całokształt, to nie może dostać ktoś młody, kto jest jeszcze w trakcie drogi. To musi być pełne spektrum tego i przy tym się będziemy upierać. Dziękuję Państwu, kochani, ale teraz patrzmy, oglądajmy tego. Tak jest, to co tutaj na ścianach, to was, to jest piękna historia. Tak się wtedy malowało, kochani, koloryści, kapiści. No i ten nasz tutaj przewodnik, Jan Cybis. Ja bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś jeszcze chce tutaj powiedzieć, tak? Proszę bardzo, proszę. Zachęcam do oglądania tej wspaniałej wystawy, a za chwileczkę zapraszamy jeszcze do galerii minus jeden, na wystawę Doroty Taranek, a o godzinie 19 zapraszamy do galerii Lufcik na piętrze, na wystawę Dotyk tkaniny wewnętrzną. Sztuki u nas, słuchajcie, sztuki u nas pełne. Kuluary, te galerie, ciągle się coś dzieje. Także przychodźcie, kochani, nasi pani, artyści i wszyscy goście. Serdecznie zapraszam teraz na Poczem Skórę i rozmawiam.